24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy Razem. Witam. Dzień dobry. Pani poseł, chciałem zacząć od Polskiego Ładu. Interesuje ten temat wielu, wielu ludzi. Widzimy, że no był pewien falstart, przynajmniej informacyjny, może coś więcej. Rząd łata to na bieżąco. Wirtualna Polska pokusiła się o sprawdzenie tego, jak został ten Polski Ład przyjęty, ale już przez ludzi, a nie przez polityków, publicystów, którzy najwięcej przez ten pierwszy tydzień dywagowali. No i nie ma rewelacji takiej pewnie, zapewne jak oczekiwali ci, którzy ten Polski Ład wymyślili, ale nie ma też takiego dramatu, jak twierdzi opozycja, że to jest jakiś koniec świata i wszyscy tracą. 48,5% badanych przyjęło Polski Ład dobrze, 41% przyjęło Polski Ład źle. No i wygląda na to, że te obawy i te wróżby, jak to tak naprawdę wszystkim zaszkodzi, były przesadzone. Czy pani zdaniem były przesadzone, czy jednak no, jest to program, który jakieś tam jednak dobrodziejstwa ze sobą niesie? Tak naprawdę to, co już na starcie zaszkodziło, to jest pewna prowizorka i chaos. Znaczy, ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, jak można wprowadzać tak dużą reformę, nie przygotowując odpowiednich rozporządzeń wcześniej, nie przedstawiając komentarzy, pewnych materiałów, które są niezbędne księgowym czy działom księgowości w firmach. No i jakby to już na samym wstępie pokazuje, że ta reforma była przygotowana na ostatnią chwilę i bardzo na szybko. Nie sprawdzono tych konsekwencji, czyli te pierwsze głosy tych osób, które w styczniu będą miały obniżone wynagrodzenia, no to pokazuje, że nie został on dokładnie przygotowany, bo prawda jest taka, że obniżenie w ciągu jednego miesiąca pensji dla Polaków, którzy generalnie nie mają dużych oszczędności, no może być bardzo sporym problemem. Zobaczymy, jak będzie dalej ta kwestia Nowego Ładu wyglądać. Przede wszystkim wtedy, kiedy zaczniemy rozliczać rok 2022, jak zadziała ulga dla klasy średniej, jak będą wyglądać emerytury. No w tym momencie mamy bardzo dużo pytań. Ja przypomnę, że jeszcze kilka dni temu nie było tak naprawdę do końca wiadomo, jak rozliczać się będą mogły pary małżeńskie. Czy ulga, jak ulga dla klasy średniej będzie mogła być stosowana w przypadku małżeństw. No i dlatego więcej wciąż moim zdaniem jest znaków zapytania niż konkretnych odpowiedzi. No i też zobaczymy, jak Polacy przyjmą te zmiany, czy będą umieć nawigować jednak w tym bardzo skomplikowanym systemie, który został przez Mateusza Morawieckiego opracowany. Bo ja tylko powiem jedno, podatki oprócz tego, że progresywne, czyli sprawiedliwe, powinny być także przejrzyste, powinny to być także łatwy system, w którym każdy porusza się z łatwością, nie jest potrzebne konieczne zatrudnianie księgowych i kombinowanie, czy i w jaki sposób się rozliczyć. Właśnie to jest pytanie. Wspomniała pani o tych podatkach progresywnych. Spotkałem się z taką opinią ekonomistów, że no, ten Polski Ład jest tak naprawdę jedyną i może ostatnią możliwą próbą wprowadzenia takiego bardziej progresywnego systemu podatkowego w Polsce i przesunięcia obciążeń podatkowych z uboższych, no z ludzi mniej zarabiających i uboższych na tych, którzy mają więcej, że pod rządami Platformy Obywatelskiej, Platformy, która, no przypomnę, ma być takim głównym koalicjantem w rządzie opozycyjnym, który Prawo i Sprawiedliwość miałoby kiedyś odsunąć od władzy. Tego typu reformy raczej nie będą możliwe, tylko będą możliwe w drugą stronę. Myśli pani, że to jest taka ostatnia możliwość i czy jednak myślicie, że no, waszych przyszłych koalicjantów z Platformy zdołacie jakimś cudem przekonać? Przede wszystkim uważam, że nie jest to jak powinien wyglądać podatek, jak powinien wyglądać system podatków progresywnych, to z czym mamy teraz do czynienia. Ja przypomnę, że pod wpływem różnych grup dokonano pewnych zmian. Okazuje się, że zarabiający świetnie również będą mieć możliwości dużego kombinowania, żeby te sobie podatki obniżyć. I nie sądzę jednocześnie, żeby liberałowie byli tymi, którzy wprowadzą jakiekolwiek tutaj progresywne
progresywne czy bardziej sprawiedliwe podatki, bo tutaj sprawiedliwość społeczna być może nie jest tym, z czym liberałowie się kojarzą. Wiadomo, dla nich być może te hasła przedsiębiorczości, wzmacniania przedsiębiorczości są ważniejsze. Natomiast czy jest jedyną możliwą? No na pewno nie. Jestem przekonana, że lewica byłaby w stanie zaprezentować i przeprowadzić taką reformę skutecznie, przygotowawszy ją wcześniej, dokonując wielomiesięcznych konsultacji i tak naprawdę przygotowując taki program, w którym rzeczywiście opodatkowane zostaną osoby najlepiej zarabiające, ale także system, w którym opodatkowane zostaną wielkie korporacje, bo to jest kolejny wielki wyrzut sumienia w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, że te podatki skierowane do wielkich korporacji, do wielkich firm, międzynarodowych firm, tak naprawdę w Polsce nie są wprowadzone. Ten projekt się pojawił teraz pierwszy raz rzeczywiście od 30 chyba lat mają być opodatkowane te duże korporacje, które wykazują teoretycznie brak zysków albo nawet straty. To tak, ale kilka miesięcy temu to był właśnie projekt Adriana Zandberga, który on zaprezentował, bo to jest coś bardzo ważnego. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pani fryzjerka płaciła podatki, a wielka międzynarodowa korporacja w Polsce tego nie robiła. Jest to po prostu tak krzycząca niesprawiedliwość, że aż wręcz brakuje słów, myśląc nad tym, że przez tyle lat tego nie wypracowaliśmy. Jak rozumiem, kibicuje pani rządowi, żeby akurat ta część zmian w prawie im wyszła i żeby firma T-Mobile nie płaciła 1000 zł podatku miesięcznie, tylko jednak trochę więcej. Wszystko, co sprawi, że wielkie korporacje będą musiały dzielić się swoimi zyskami z państwami, na terenie których funkcjonują i dzięki których obywatelom zarabiają, są zmianami, na które my będziemy patrzeć z nadzieją, ale oczywiście to, czy poprzemy, zależy od tego, jak w ostatecznym rozrachunku te propozycje będą wyglądać. Tutaj nikt nie kupuje kota w worku i nikt nie będzie ślepo pewnych ustaw popierał, nie wiedząc, co w nich się znajduje. Pani poseł, wspomniała pani o tym projekcie, który by chciała złożyć Lewica w związku z progresją podatkową i zmianą systemu podatkowego. Pytanie, czy widzi pani taką szansę w przyszłości w koalicji z Platformą Obywatelską, czy raczej może to się zakończyć tak, jak próby czynione przez PSL zablokowania podniesienia wieku emerytalnego, które pamiętam wprowadzono z dnia na dzień. PSL i tak je musiał poprzeć, bo nie miał tu nic do gadania. Nie boi się pani tego, że tak ta koalicja może z silniejszym partnerem wyglądać? Widzę, że pan redaktor już za nas podpisał umowę koalicyjną. Jest to zaskakująca wiadomość. No, na tylko wtrącę, jesteście tak trochę stawiani pod ścianą przez media sprzyjające opozycji, no głównie Platformie, tak nie ma co tu ukrywać, że albo popieracie PiS, albo jednak jesteście z Platformą. Nie macie innego wyjścia. Ja myślę, że to, jak będą wyglądać koalicje w 2023 roku, tak naprawdę rozstrzygną wybory i to, jak Polacy w nich zagłosują. Na pewno jest tak, że ta sprawiedliwość i to takie podejście, pewna wrażliwość lewicowa, ona jest potrzebna. Co więcej, jeżeli spojrzymy na to, jak głosują Polacy, jeżeli spojrzymy, jak na przykład rozkładają się te głosy wśród najmłodszych głosujących nastolatków i osób, które w 2023 roku pójdą po raz pierwszy do wyborów, okazuje się, że oni najczęściej albo bardzo często chcą głosować na lewicę. Więc te postulaty lewicowe, one bardzo mocno rezonują. Czy to się podoba pokoleniu Donalda Tuska, czy się temu pokoleniu to nie podoba, ale Polacy jednak zaczynają dostrzegać pewną niesprawiedliwość, która stoi za naszym funkcjonującym teraz systemem. Więc myślę, że te różne zmiany, które będą miały miejsce, one tak naprawdę są bardziej wymuszone przez społeczeństwo, które domaga się sprawiedliwości społecznej, domaga się równości, domaga się demokracji, ale domaga się także walki z kryzysem klimatycznym. Więc ja bym poczekała spokojnie do wyborów, pracowała wcześniej, a potem zobaczyła, jak będzie ten krajobraz powyborczy wyglądał. Mam też pytanie o pewien kryzys na lewicy, akurat on nie dotyczył partii Razem, ale jak pani przyjęła to, że kilkoro posłów i posłanek odeszło z lewicy, no i plotkuje się o tych możliwych, nawet może kilkunastu kolejnych nazwiskach, które mają odejść, no i wiadomo, nie ma co tu ukrywać, mają trafić na listy wspólne Koalicji Obywatelskiej w przyszłości. Jest to zaskoczenie, czy raczej to jest coś, na co się zapowiadało od dawna, no i może dobrze teraz to się stało, jest czas
o tym zapomnieć. Szczerze mówiąc tak, ja byłam zaskoczona, bo szczerze mówiąc bardziej spodziewałam się przejścia kolegów Rozenka, koleżanki Senyszyn, pani senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej do Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj nie ulega wątpliwości, i tak tam skończył na finalnie. Że było to bardzo zaskakujące. Nie sądziłam, że mają tak socjalistyczne poglądy. Przynajmniej nigdy na klubach, unikaliśmy wielu dyskusji na klubach, gdyby okazywało się, że są socjalistami. Natomiast oczywiście jest to smutne w tym sensie, że lewica podzielona to nie jest ta lewica, której chcą wyborcy. Ale być może lepiej się stało, że teraz jesteśmy mniejszą grupą, pracujemy nad naszymi propozycjami. Ja też chciałabym powiedzieć, że tutaj to przejście także wzburzyło nie tylko wyborców lewicy, ale także członków Polskiej Partii Socjalistycznej, zwłaszcza ten najmłodszy aktyw, który tak naprawdę po latach niebytu dźwignął Polską Partię Socjalistyczną. To właśnie z tą młodzieżą spotykałam się na dyskusjach, to z tą młodzieżą spotykałam się na manifestacjach. To oni prowadzili tutaj głównie działalność Polskiej Partii Socjalistycznej i to wszystko, to przejście, które odbyło się ponad głowami tych młodych, zaangażowanych ludzi, no jest to bardzo przykre, zwłaszcza, że no tutaj młodzież powinna być jednak traktowana po partnersku, zwłaszcza na lewicy i ich głosy, ich decyzyjność powinna być uszanowana. Panie poseł, pytanie też o zapowiedź powstania komisji do spraw podsłuchów, do spraw Pegasusa. Pojawił się pomysł Pawła Kukiza, żeby powstała taka komisja, która zbada zarówno kwestie podsłuchów za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale także za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Chciałem panią zapytać, czy ta komisja pani zdaniem ma sens, czy zakończy się tym, że się okaże, że wszystkie te podsłuchy, jeżeli nawet były, odbyły się za zgodą sądu, jak twierdzą niektórzy eksperci, i tak naprawdę te komisje będą sobie działały, ale niczym konkretnym się nie skończą. Nie wiem, nie mam mocy, by przewidzieć skutki i materiały, które wypracują z komisję. Natomiast prawda jest taka, że polskie służby już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat są w pewnym sensie państwem w państwie i są trochę poza kontrolą już nawet nie obywateli, ale również polityków. I jak rozumiem, ten aspekt jest tutaj również szczególnie istotny, bo nie wiemy tak naprawdę, jakie działania być może samowolnie, być może także w obrębie obozu władzy podejmowały polskie służby. Jeżeli taki wniosek się pojawi, pewnie zagłosuję za, bo uważam, że takie kwestie powinny być wyjaśnione. Natomiast obawiam się, że bez reformy służb specjalnych, bez powołania jakiejś instytucji, która miałaby na celu pewien nadzór oceniający te decyzje, no to takie sytuacje będą mieć miejsce w przyszłości, bo niestety mamy pewne chyba tutaj błędy założycielskie, jeżeli chodzi o służby i to należy również wziąć pod uwagę. Pani poseł, chciałem też zapytać o rzecz, która niektórych zaniepokoiła, niektórych ucieszyła zapewne. Zniknęła z Facebooka strona partii Konfederacja. To jest trochę inna sytuacja niż w przypadku Twittera i konta prezydenta Trumpa, gdyż tam zdjęto to jego konto twitterowe znienacka natychmiast i nie zapowiadając tego. Tu w przypadku Konfederacji Facebook ostrzegł Konfederację, że jeżeli będą się pojawiały te antyszczepionkowe hasła i informacje, to oni im ją zawieszą, no i w końcu rzeczywiście zawiesili. No ale pytanie, bo pojawiły się także głosy na lewicy, że jednak ta wszechwładza monopolistów w dzisiejszych mediach społecznościowych jest zbyt daleko idący i zagraża wolności słowa. Pani zdaniem to dobrze, że doszło do tego zdjęcia, czy jednak niezależnie od pani opinii, raczej wiadomej na temat Konfederacji, jest to coś niebezpiecznego? No ja przychylam się do tych głosów, w których zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście ta władza, którą oddaliśmy korporacjom takim jak Facebook, jest rzeczywiście dobra, czy oddaliśmy. One właśnie same sobie ją wypracowały i same sobie ją zabrały. I że tu potrzebne są pewne regulacje, ale oczywiście nie na poziomie polskim, tylko to muszą być regulacje pewne globalne. I tutaj musimy rozmawiać właściwie na tym poziomie, bo też i te korporacje na poziomie międzynarodowym działają. Ja uważam przede wszystkim, że to szkoda, że polska prokuratura
nie wszczyna śledztw i działań przeciwko antyszczepionkowym hasłom, dlatego że wiele z tych materiałów zniechęca do szczepień, powoduje, że ludzie nie chcą się szczepić, co przekłada się na dużo zachorowań, ale przekłada się także na dramat bardzo wielu rodzin, które tracą swoich bliskich. I są w różnych krajach Europy Zachodniej pewne przepisy, które na przykład zabraniają szerzenia nieprawdy, jeżeli chodzi o kwestie nauki, medycyny. I być może jest to kierunek, w którym również powinniśmy pójść. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 była pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica Razem. Dziękuję bardzo.